Dobra, więc siemanko, witajcie, z tej strony Jarek i witam was, kochani, w kolejnym filmie. Oczywiście z przebudowy już, po przebudowie znaczy się SKR-u Osina. No i cóż, w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, akcja nawozy i akcja wałowanie, jak nam czas pozwoli. A więc cóż, zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, no i subika oczywiście, nie? Także tak, ja wam pokażę, słuchajcie, tylko z większości tutaj gospodarstwo, ponieważ czasu mało. Także tak, wjechały maszyny, wszystko na Unię wzięte na dopłaty. Stąd też nie ma, słuchajcie, pieniędzy. Działkę, jaką wykorzystałem, słuchajcie, to jest działka na... Tutaj co była łąka trochę, no, troszkę żem tutaj tą działkę wykorzystał. Oczywiście serdeczne podziękowania na początku dla Lukiego Games za wybudowanie gospodarstwa. Tak pięknego, tutaj mamy krówki, jest też obora na świnie, mamy maszyny, kombajny, talerzówki, kultywatory, co tam tylko chcemy. No i słuchajcie, najważniejsze, najważniejsze w tym wszystkim to, że mamy nowy nabytek, który już dawno chciałem kupić, patrzcie. 8530 John Deere, tak jest, słuchajcie, to jest on, nie ma co tutaj gdybać, no i cóż. Lecimy, kurde, nie? Jeszcze wam, słuchajcie, pokażę biogaz, bo ze starego gospodarstwa zrobiłem produkcję i biogaz, ale to zaraz zobaczymy. Tutaj tak, mamy sobie wiatki, dwie na jakieś maszyny, sieczkarnie czy coś. Tutaj mamy oczywiście jakieś tam baloty. A tutaj będę musiał jeszcze, słuchajcie, poprawić to. I tak, tutaj mamy kurnik oraz zbiornik na nawóz płynny i nawóz sypki, tak? Zaraz tutaj podjedziemy, słuchajcie. No i cóż, tutaj mamy, kurde, mieszalnik pasz TMR-u. No, dofinansowany przez Unię w ramach właśnie tej biogazowni. Biogazownia, słuchajcie, 250 kW, także taka wyjdzie. Tutaj oczywiście nasiano mamy skład, tutaj słoma, wiadomo. No i cóż, tak to, słuchajcie, wygląda ze starego gospodarstwa, bo no, budynków trzeba, żeby usunąć, to musiałbym, słuchajcie, usunąć je w Giants Editor. A po co usuwać, jak tu widzicie, fajnie to nawet się prezentuje. Także o tak, o, to, słuchajcie, wygląda. Dobra, ale my już lecimy, nie przedłużamy. Oczywiście zapraszam do Lucky Games na prezentację, kto nie widział gospodarstwa. No bo tam jest, słuchajcie, wszystko pokazane, co i jak. Dobra. Więc nie zamulamy i bierzemy się za robotę. Dobra. My dzisiaj, słuchajcie, jedziemy po rzepaku nawozy rozsiać. Także no. A, tylko jeszcze sobie, słuchajcie, zatankuję paliwa. Zatankuję sobie paliwa i kupię paliwa, bo widzicie, no, odcinek na szybkości nagrywany. A ja bym tu nic jeszcze nie zrobił takiego, czekajcie, dobra. Wezmę sobie 1000 litrów ropy. Na razie, bo no, z pieniędzmi krucho nie powiem, no mam nadzieję, że się odkujemy. Mam nadzieję, że ta biogazownia, słuchajcie, nam troszkę tutaj pomoże. Odcineczek macie jak zwykle na niedzielę, więc życzę miłej niedzieli. I smacznej Wigilii później, no bo kurde, jakby nie było. 24 mamy w niedzielę. Ja wam ciutkę wcześniej nagrywam. Także no, nagrywam wam oczywiście w sobotę. A więc no, lecimy z tematem. No, nagrywam wam w sobotę, słuchajcie, z rana. Także elegancko tutaj tego, dobra. Także dziś taka akcja, słuchajcie, no
zapoznawcza, można powiedzieć. No, także tutaj biogaz będę odwiedzał, no kurde, nie tylko ze względu na to, że stoją też tutaj te o, urządzenia do biogazu, ale też ze względu na to, że mamy tutaj, słuchajcie, kurde, no nawozy właśnie, nie? O, cyk. No i sobie, słuchajcie, nasypiemy nawozów. Ten rozsiewacz jest przeznaczony do nawozu, jak i również wapna, także myślę, że wiecie co, nie będę aż tyle sypał. Myślę, że połowę sobie nasypiemy, bo nie wykorzystam tego. Także no. No i lecimy, słuchajcie, porozsiewamy sobie właśnie na rzepaku, sobie go zwałujemy jeszcze na szybkości. Oho, tylko jednej rzeczy nie odpaliłem, czekajcie. Dobra. Także sapki. Moja wina jest. Przejdzie. On ma szerokość roboczą naprawdę dużą. Pa, jak to rozsypuje, nie? Dobra. No i sobie 20 na godzinę. Gdzieś ciśniemy. No, także kurde o. Mam nadzieję, że się zestawik podoba. Oczywiście. No, troszkę idzie tutaj nawozu, ale to wiecie, pod rzepak to trzeba, nie? No, właśnie wjechały nowe nabytki. No, dlatego, że słuchajcie, no... żem się połakomił na... dofinansowanie, no bo dotacja to sama, cała, słuchajcie, dotacja poszła, bo w sierpniu już przyszła, oczywiście cała dotacja poszła na przebudowę właśnie gospodarstwa, a z dopłat unijnych żeśmy skorzystali i właśnie mamy troszkę nowego sprzętu, troszkę tutaj ruszyliśmy z tą serią. Mam nadzieję, że wam się oczywiście ta seria właśnie spodoba. Szóstka, pisaliście, że do remontu, no to macie ją wyremontowaną. Tak jak zresztą chcieliście, dobra. Kurde, wiecie co? Nie wiem, czy ja tutaj tak mogę zrobić. Ale ja te nawozy, to ja chciałbym szybciej rozsiewać, czekajcie. No już na odcinku zrobię niestety, kurde, wiecie co ja zrobię? A, nie da się. Myślałem, że mam, słuchajcie, ten. Myślałem, że mam moda na ustawianie prędkości. Bym, kurde, sobie jeszcze troszkę co nie ustawił. No ale trudno. Trudno bokiem. Dobra. No, także... link wam, słuchajcie, podlinkuję wam Lukiego kanał, właśnie tam, gdzie on tą przebudowę prezentował. Dzięki bardzo, Lukuś, jeszcze raz za właśnie gospę, za wybudowanie kolejnej gospy. Już nie wiem, które to kurde będzie. Gdzieś pan budował, kurde, PGR-a żeś Luki budował, kurde, tak, rolnik z Podlasia. I jednego save'a zbudował, ale to na razie nie muszę, nie mogę tutaj mówić nic, bo to będzie niespodzianka dla was, może kiedyś coś tam gdzieś dla was. No, także czwarta gospa, jakby nie było, także Luki, kurde, tutaj oporowo widzę. No, więc link będziecie mieli zresztą do jego kanału w opisie, to ja was bardzo serdecznie zachęcam właśnie do odwiedzenia jego kanału tam i sobie obczajcie co i jak. Opsaj, to. No, szerokość robocza duża właśnie i to mnie właśnie skłoniło, słuchajcie, żeby dokupić ten rozsiewacz. Więc no zostało troszkę funduszy, no ale już kurde wyczerpany, można powiedzieć, do zera.
Kurde, jakiś katar mam. Także no, mam nadzieję, że nowy SKR się spodoba wam. Taki wiecie, no, nieco nowej odsłonie, nie? Dobra, może zdjęcie jakieś, o, pyk zrobimy. To wygląda jak stależowane, słuchajcie, bo dlatego, że po talerzowanym siane. W sensie po ściernisku siane, a że mam talerzówkę razem z siewnikiem, no to kurde, tak wyszło, no. Panie. O, ta biogazownia tam blisko widać, kurde, już, znaczy w oddali widać, kurcze. Bejunia. No i nie ukrywam, że rozciąć wapno, czy właśnie na tym polu, które ma 20 hektarów bodajże, chyba nie, czekajcie, zaraz wam powiem, ludziska, co tutaj kurde się dzieje, nie, 13 hektarów prawie, że no, to na takim polu, kurde, to już ja zrobię robotę elegancko, nie, no nie ma co tutaj pierdzieć po kawałku, że o, kurde, jeden przejazd i już, no i tak jak widzicie, no, nawozu tutaj dużo nie idzie, właśnie a propos tego. Czemu się nastawiłem, słuchajcie, na produkcję? Na produkcję nastawiłem się z jednego powodu, że chciałem produkcję zawsze mieć na odcinkach i nie mogłem jej mieć, kurde, bo te serie się dłużą troszkę, nie? Także mamy biogazownia 250 kW, mamy produkcję obornika, włączoną oczywiście, obornik się produkuje i mamy produkcję TMR-u, czyli tak, mamy kiszonkę, słomę i siano. Tam niby trawę jeszcze można, wiecie, dodawać, ale no trawy nie mam, no kurde, także nie sposób mi. Jeszcze na pewno dojdzie mieszalnik dla świń do pasz, ale to kurde pewnie z czasem, myślę. Wezmę tutaj kurde taką sobie na wprost przejadę. Nie, no ten biogaz coś pięknego tam jest, nie? Także mieszalnika jeszcze sobie postawię na właśnie do pasz od razu, ale na razie wiecie, no chcę też troszkę zboża zasiać, kurde. Dobra. Patrzcie, ile szerokości na raz bierę. Kurde, luks robota. Tak, to ja mogę rozsiewać. No, oczywiście siewniczek się znajduje na... rozsiewacz się znajduje na Modhubie, także zachęcam do pobierania. Znowu nie wiem, kto jest twórcą. Kurde się, jak zwykle katru nabawiłem. Dobra, jeszcze zobaczę sobie, jak to się nagrywa, ale widzę, że się nagrywa zarąbiście. Dobra, no tutaj coś kurde wyszło, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi tutaj. To trzeba byłoby pługiem wyrwać. Majster zrobi. O, cyk. Zawijamy i lecimy. Tam troszkę mijaczka będzie, to nic, ale no. Patrzcie, o ile pole jest zrobione już. Kurde. Także mówię, no jeszcze sobie powołujemy trochę, nie? No, możecie oczywiście ocenić, jak się podoba intro, bo jeśli chodzi o intro, to też wam nie powiedziałem, że jest nowe. No już, kurde, bizona nie ma, parę maszyn nie ma, także no już, kurde, musiałem, słuchajcie, tamte intro to już nawet jeszcze przed tą przebudową, słuchajcie, to było właśnie za stare, bo kombajn zmieniłem, nie? Już tak człowiek właśnie myślał, żeby coś zmienić. No, także kurde. Teraz i na usługi trzepać trzeba. Kurde. Żeby to troszkę odkuć się poza odcinkami, słuchajcie, będę sobie nagrywał filmy pod ujęcia. Znaczy ujęcia pod filmem, pod muzykę. I sobie będę, kurde, trzaskał te usługi. Bo kuźwa, nie powiem, że kasy wydałem, słuchajcie, mówię, wszystko co było, to poszło łącznie z dotacją. Jeszcze mam zobowiązania wobec Unii. Właśnie muszę, słuchajcie, Unia dała mi pieniądze, ale tak jak w realistycznym życiu, nie? Dadzą pieniądze, ale one coś chcą, kurde, nie?
czasem muszę jeszcze, słuchajcie, dostawić drugą oborę na bydło. Chociaż mam krowy mleczne, chociaż już kurde młode są, bo tamte poszły na sprzedaż byki. No to kurde są, że tak powiem, krowy mleczne. No i jeszcze muszę byki kurde hodować, nie? Także no, kurde, szef oszalał, jak to mówią w tym. No, w SKR-ze. No ale coś za coś, słuchajcie, kurde, tak? Oni też pomagają, kurde. Jakby nie liczyć bez nich, ciężko by było się tutaj rozwinąć. Także no, o kurde, dali do dopłat troszku. No większość była też ze sprzedaży materiałów, tak? Bo jeszcze no, zobory tam starej części poszły na sprzedaż, no. Szóstka stara była remontowana, no to tam kilka części, no to takie pierdoły, nie? No z budynków ogólnie, kurde, było trochę materiałów właśnie do sprzedaży. Byki dużo oddały, nie powiem. Byki dobrze dały, kurde, po cenie. No i to nas uratowało tak naprawdę od wzięcia kredytu, tak? Bo normalnie to bym jeszcze dobrał 100 tysięcy kredytu, ale no. Po co, na co i dlaczego. No i słuchajcie, zaraz będziemy mieli pole nawiezione. Zobaczymy, jak tu jest. O, nawet na zielono. No to jest gitara. No to jest gitara. Jak na zielono. No to kurde, w następnym sezonie mamy można powiedzieć, mamy kurde potężne żniwa rzepaku, jakby nie było. No i kurde, 16 minut, no to jeszcze sobie troszkę powołujemy i będziemy kończyć odcineczek, Boży. No i dobra. Cyk, jeszcze tam dojadymy. I nawozy mamy, słuchajcie, z głowy. Jaka rzecz jeszcze będzie robiona, to właśnie sianokosy drugie. Na sierpniu chciałbym trawę skosić. Także no, pokosimy znowu. No bo i siana trzeba, wiecie, i kurde, no chociaż mam tam 70 bel chyba. No, ogólnie jestem zadowolony, że wszystko mi tutaj działa. Myślałem, że będą jakieś mody potrzebne znowu, coś, ale luki to hachmin, kurde, wszystko zbudował jak trzeba. No i cyk, lecimy. A jeszcze sobie pierdyknę o zdjęcie. No i teraz kurde, o wiele wydajniejsze maszynki mam. I w końcu mogę coś, słuchajcie, sobie pomyśleć, kurde, już naprawdę nad jakimś rozwojem, tak? Bo te sezony będą szybciej lecieć, bo to wiadomo, kurde, chwila, moment, wszystko się zrobi. Dobra. Dojadymy do końca. No i kurde, 2-3 przejazdy, słuchajcie, no to tak naprawdę ze 40% by tu starczyło, niekoniecznie tyle sypać nawozu. No, ale mówię, cieszy mnie to, że ten rozsiewacz jest zarówno do wapna, jak i do właśnie, co to za plama tutaj? Do wapna, jak i do nawozu. Widzicie, to są właśnie mody z Modhuba, kurde, no co to tutaj kurwa jest, to nie wiem. A i to wiecie, człowiek coś zauważy i tylko troszkę kurde bolą oczy, nie? Trzeba będzie to zlikwidować. Jak nie zapomnę.
No, także widzicie, takie kurde smaczki też występują. No, tak jak mówię, to jest John Deere kurde z Motraba, nie? Dobra. No i 20 minuta za nami. Także lecimy sobie na gospodarstwo. Słuchajcie, odstawimy rozsiewacz. No jeszcze kosiarki, żebym nie zebrał tutaj. Znaczy tego, no to nie jest kosiarka, tylko ten mulcher. Kurde, ona całą zimę, słuchajcie, stoi tak stała i teraz na deszczach. Mam tyle garażów, to będzie można coś pomyśleć o zadaszeniu jakimś. Właśnie po to są te wiaty, słuchajcie, między innymi tam, że gdybym ja nie miał miejsca na maszynę u siebie tutaj na gospodarstwie, to na biogazownię. A, i jeszcze mam jedną produkcję. Słuchajcie, wiatrak. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, jeszcze wiatrak, kurde, kupiliśmy. Też za dopłatą, no. Nie no, troszkę, kurde, tam musiałem swoich pieniędzy. Musieliśmy z SKR-u dołożyć, ale większość też pokryła Unia, bo wiecie, że mają te właśnie do dopłaty, kurde, i no dużo, dużo Unia nam pomogła, ale tak jak mówię, no mamy, kurde, postanowione, że kuźwa musimy jeszcze bydło chować. No niestety, bydło mięsne. Dobra, tutaj koguciki sobie o tego, tak. Tutaj sobie palimy szósteczkę. Dobra. I lecimy, słuchajcie, wałować naszą piękną szóstką. Zaraz ktoś powie: Panie, co ty za ulepa zrobiłeś? Ta? To już mówię, to nie jest ulep, tylko 1224 na modelu Karasia. Na modelu kurwa kasztana, przepraszam, co ja mówię. Nie można takich rzeczy mówić. Na modelu kasztana, także ciągnik ogólnie jest prywatny i nie zostanie wydany. Także nie pytajcie, kurczę, czy go wydam, czy nie, bo kasztana szanuję i naprawdę. Chłop zrobił dobrą robotę, nie udostępnia nikomu ani nic, także nic z tych rzeczy absolutnie nie będzie miało miejsca. Tak jak ktoś się pytał kiedyś w komentarzu, właśnie, bo się martwił o to, jak prezentowałem te Ursusy, no to się ktoś tam zamartwił. O Jezu, kurde, tutaj wjadę? Nie, nie tak. Chciałem się na polu zawrócić i kurde tędy wjechać, ale widzę, że tak jak ja chciałem, to tak nie zrobię. Dobra. A, ryba. Mówię, mówię, to skrzynia. Ryba. No wiecie, jeszcze na dotarciu ci unik to. To tak to jest, kurde, dobra. O, kurde, mijaka, żem zrobił. No, także sobie powołujemy troszkę. Wiecie, co mnie tutaj zastanawia? Podnieś ramię, dobra. Kurde, bo jak wcisnąłem lewy klawisz, to tak jakoś dziwnie to wszystko, no.
Tutaj kurde zaczęło się dziać. Dobra, tyk. No i cóż, wałujemy, słuchajcie, no mówię, tak troszkę jeszcze podziałamy. No gdzieś tam będą mijaczki, ale to trudno. Bokiem. Wezmę sobie to. O tak. Wykryję szerokość, bo kurde nie powiem, że chciałbym na GPS-ie jechać już później. Także no, ogólnie wały te same, nie kombinowałem z wołami. Więc no, kurde, do szóstki, szóstka widać ciągnie. Także dzisiaj, słuchajcie, 12:24 na dotarciu. No i dobra. Dobra, teraz jakoś się zawrócimy. Urre tuti tuti. Aj! Urre ma dał po sprzęgle. No, na GPS-ie sobie robię, słuchajcie, dlatego, że wygodniej, lepiej. Kurde, Jarek, kto to widział GPS-a używać? A tam. Uznajmy, że jest. Kurde, sardy. Nie wyjadać mi rzepaku. No i dobra, słuchajcie, kurde. No, zacząłem wołować ogólnie. I kurde, trzeba zaraz będzie kończyć odcinek, bo już patrzę, 30 minut filmu będzie. My dwie prace wykonaliśmy. Właśnie dzięki nowej maszynie, tak? Tak, mam tutaj na myśli o rozsiewaczu właśnie do nawozów. To tak szybko i szeroko rozsiewa. Także kurde, to zasługa tego. No, mam nadzieję, że wam się gospodarstwo, słuchajcie, podoba. Mówię, starałem się jak mogłem. Tutaj wszystko tak podobierać, podokupywać, żeby był git. Więc no, mam nadzieję, że wam się będzie podobać. No, jak to Gamer Pablo już mówił, tam chyba u Lugiego pisał, drugie życie właśnie SKR-u, nie? Bo tak to co, tutaj bieda była, kurde. Teraz mamy biogaz, produkcję obornika, produkcję pasz. Nawet możemy tą, słuchajcie, paszę sprzedawać, chociaż wątpię, że będę to robił, bo bardziej to, wiecie, tak kurde, przekonany jestem, żeby to dla siebie mieć, nie? Dla paszy tutaj, dla swoich krówek, nie? Zwłaszcza, że jeszcze byki dojdą, to już w ogóle. Niektórzy mogą myśleć, że to jest, słuchajcie, 16-14 luksus, no. Po części tak. Po części to może być, kurde, tak, ale no. Udało mi się 12:24 zrobić, więc bardzo mnie to cieszy i to z turbo. Jeszcze aby mu dźwięki zmienić, to już w ogóle. Bo dźwięki to bym, kurde, mu zmienił nieco inne. Chociaż te też nie są złe.
No, kurde, luksus robota. No i się, słuchajcie, powołuje. Ja oczywiście to poza odcinkiem dokończę. I będzie gitarowo, myślę, nie? Kurde, luks robota. Dobra, no przez drzewa to raczej nie przejadę. Ale tutaj naokoło jakby mi się to uda. Dobra. Kurde, ale on z obrotów nie schodzi, kurde, ale mu daje, nie? A jak? Oporowo musi być. No tutaj trochę mijaka zrobi, ale to już wiecie, tam trudno. Te wałowanie i tak niewiele daje, tak naprawdę. Ale już, kurde, po prostu dla świętego spokoju se powałuję, żeby nie wiecie, żeby wiecie, no. Kurde, nie robić tej samej roboty, nie? Ciągle. Także nawołowania tutaj rzadko jest na odcinku. Też. Więc właśnie dlatego, kurde, zajmuję się wołowaniem, żeby też sobie, o, ten, tak na przykład teraz zasiać i już, nie? Bo w tamtym, w poprzednim odcinku były właśnie siewy rzepaków. No i, kurde, dokończyłem to też poza odcinkiem, tak? No i dobra. No, także Luki się teraz postarał, kurde. Gospa Lux. To mówię, nie jeden Hachmins może zazdrościć. Dobra. No, jak ktoś by się pytał, oczywiście, czy save będzie wydany, słuchajcie, to nie wiem, zależy od Lukiego. No, także jak Luki się zgodzi, to wydam, a jak nie, to sam może będzie chciał tego mody kombinować i w ogóle. Oczywiście bez szóstki, nie? No bo kurde, jakbym go wydał kiedyś, to bez szóstki, ale wątpię, że słuchajcie, wydam go, bo nie ukrywam i nie stwierdzam, że może jeszcze jedna, kurde, przebudowa będzie. Zobaczymy. Także no, jeszcze, słuchajcie, nic nie wiadomo jest tak naprawdę. A propos właśnie wydawania, bo mówię, no, a teraz jakbym skopiował, też bym nie wydał, bo kurde, byś tam mieli i co z tego, byś te odcinków nie oglądały. Nie no, śmieję się, kurde. No nie powiem, nie mam takiego talentu, słuchajcie, do wybudowywania gospodarstw, nie? No fakt, też bym coś zrobił, też bym coś tam, kurde, wiecie, po swojemu ulepił. No ale jednak Luki, jak coś pomyśli i mu wyjdzie, to naprawdę mu wyjdzie, nie? No. A zwłaszcza, że ja teraz też czasu nie mam, kurde, zbytnio, także Luki, no naprawdę, dzięki jeszcze raz za właśnie wybudowanie gospy. Kurde, no, gospa Lux mi się podoba, co tu dużo mówić. Może obora jedna ciągle i ta sama, kurde, na tym. Dla świn. No, na nowym gospodarstwie, bo w sumie ona jest na dzikiej, no ale... Kochani, nic innego na motrabach nie ma, niestety. Na LS Portal też nic nie ma. No a wiecie, modelować oborę, kurde, no to troszkę czasu jednak schodzi. No i ja bym musiał, kurde, naprawdę dużo, dużo wcześniej zacząć modelować. Bo modelować umiem, nie powiem już. Troszkę się od Barneya nauczyłem. Na pewno znacie tego pana, także zapraszam go tam, kurde, do niego też na obserwację kanału, bo niedługo PGR ma wyjść u niego. No, także Barney, kurde, już pomału coś tam chyba na nowy rok ma wydawać PGR-a, także liczę na to, nie powiem. Dobra, kurde, także lecimy. Jeszcze aby 5 minutek jakiś czy coś i będziemy kończyć.
Także luksus. No pole długie, kurde, do wałowania. No ale to... Ale to tak jak mówię, no... Chociaż nie ma tej biedy, żeby, kurde... Chociaż nie ma tej biedy, żeby, kurde, wiecie... sobie na przykład... męczyć się ze zawracaniem tym, bo nie powiem, na krótkich kawałkach to ja nie lubię, kurde, zawracać się często. A tak sobie jedziesz, gadasz i już nie. Gaz, podłogę, oczywiście tutaj światełko, wszystko działa. No mówię, kurde, mod na miarę możliwości jest zrobiony bardzo dobrze. Więc no... Ja tam bynajmniej nie narzekam. Mam 1224 Luxus i jest gitara. Na pewno w porównaniu do tamtego modelu, nie powiem już kto go robił, słuchajcie, bo tamten model był, kurde, bodajże z 17 albo i nawet z 15 wzięty. Dlatego właśnie szykował się remont albo sprzedaż. No, wybraliście, większość tam komentarzy widziałem, pod filmem pisało, że remont. No i zmieniłem na remont taki, nie? No ten model się ogólnie bardziej prezentuje, no kurde. Ale to, co robi jeden człowiek z modami i później mu rozdają i wydają, kurde, pod jego nickiem i się jeszcze chłopak żali, to po prostu jest masakra, nie? No muszę, słuchajcie, to powiedzieć, bo tak jest. Może niektórzy mnie wyzywają na YouTubie w komentarzu, ale no mówię, kurde, serio, chciałeś się, człowieku, na tym wybić, robiąc mokrzyna zasranego, który jest, kurde, no modelem, mówię, z klocków, nie? Ale dobra, już nie będę tutaj się zagalopowywał. No ja też nie ukrywam, nie mam swojego modelu, no ale zrobiłem na modelu kasztana, tak. Kurde, oczywiście nie pod wydanie. Także no. No, elegancka tego, kurde. Troszkę żeśmy powołowali. Troszkę zdjęć napstrykali. Kurde, luks robota. sześćset obrotów trzyma, słuchajcie, kurde. Także no, elegancko. Więcej nie potrzebuje, trójka, pierwszy zakres i kurde. Chociaż wały są dość ciężkie, nie powiem. Kurde, jak na wały, to naprawdę ciężkowate. No, ogólnie to ma już 50 motogodzin nastukane. Ursus, no bo licznika motogodzin, że mnie zmieniał. No, tylko po prostu, wiecie, tam było 50 chyba i 3, czy 5, ale ja cofnąłem do 50 równo, żeby już, wiecie, po remoncie silnik robił dokładne te godziny, nie? To także właśnie zrobiłem w ten sposób, że później od 50 sobie policzę, ile tam godzin on trzepnie, nie? Dobra, i tutaj przejeżdżamy, cyk, hops, bardzo ładnie, dojedziemy, słuchajcie, do końca, dojedziemy do końca i będziemy, słuchajcie, kończyć odcinek, bo już mamy 40 minut, no, filmu, jakby nie było. Także luksusowo jest, no mówię, tutaj resztę już ogarnę po prostu poza odcinkiem. Yeah.
No i koniecznie mówię, czekam na komentarze wasze, czy wam się taka przebudowa podoba, bo Luki też na pewno... Luki też, słuchajcie, na pewno pracy włożył, nie powiem. Także no mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba to. Jeszcze tutaj słomę mam, słuchajcie, o kurde. Widzieliście? A, może niech pochodzi. Turbo się schłodzi, dobra. No, jeszcze tutaj mam, kurde, baloty słomy, słuchajcie, kuźwa. Dobra. Ja już, kurde, tutaj nie tego... nie przedłużam. Także cóż, kurde, ja się z tym widokiem żegnam w sumie. Ojejku, co tu mi się stało? Ja się z tym widokiem, słuchajcie, żegnam, także zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na kanale, łapeczkę oczywiście, no życzę wam, słuchajcie, smacznej Wigilii, tak, dużego, bogatego Mikołaja, wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze, zdrówka i tak dalej, także ja się z wami żegnam, słuchajcie, siemaneczko, do następnego, strzałeczka, cześć!